Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witamy serdecznie w budynku przy ulicy Jana Pawła II. To jest budynek z mieszkaniami czynszowymi na wynajem, który buduje gmina Starowice, a ze mną w dzisiejszym spotkaniu z Państwem uczestniczą zastępca prezydenta do spraw społecznych Marcin Gołębiowski. Dzień dobry. Prezes Starowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Igor Gajewski. Dzień dobry Państwu. Który w imieniu gminy nadzoruje realizację tej inwestycji jako Starowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś nieprzypadkowo, dlatego że dziś w poniedziałek ruszył nabór dla osób, które są zainteresowane najmem lokali mieszkalnych w budynku, który usytuowaliśmy przy Alei Świętego Jana Pawła II. Ten nabór potrwa do 26 kwietnia bieżącego roku. Wszystkie osoby zainteresowane, które już od miesięcy pytają o możliwość wynajęcia lokalu właśnie w tym budynku, serdecznie zapraszamy na parter Urzędu Miejskiego. Tam można składać odpowiednie wnioski. W internecie można te wnioski pobrać, a także przeczytać cały regulamin, w którym mamy wszystkie informacje niezbędne dotyczące tego, jakie są kryteria i zasady tego, kto w tym budynku może zamieszkać. Ten budynek budujemy przede wszystkim z myślą o osobach, które nie są w stanie zakupić mieszkania na wolnym rynku, które nie mogą zaciągnąć kredytu odpowiedniej wysokości i zakupić lokalu na rynku komercyjnym. Po to chcemy kolejne mieszkania na wynajem oddać na rzecz lokalnej społeczności, aby ten głód mieszkaniowy w Starachowicach choć w pewnej mierze, w pewnym stopniu zaspokoić. W ostatnich latach wybudowaliśmy 60 lokali z mieszkaniami na wynajem przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. To jest budynek, który wybudowaliśmy i kończymy jako kolejny z mieszkaniami na wynajem. Kolejny projekt, który będziemy realizowali, dotyczy budowy 3 budynków przy ulicy Polnej, gdzie powstanie ponad 30 lokali mieszkalnych także z mieszkaniami na wynajem. I kolejny, który przygotowujemy, to 300 mieszkań na wynajem przy ulicy Radomskiej, w miejscu, w którym w tej chwili znajduje się budynek, nieruchomość zabudowana budynkiem starego szpitala. Mam nadzieję, że wszystkie te inwestycje mieszkaniowe pomogą w tym, aby jak najwięcej osób do Starachowic przyjechało, ze Starachowicami związało swoją przyszłość, tutaj posyłało dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej, później do szkół średnich. Ten budynek przy Alei Jana Pawła II jest doskonale usytuowany, bo znajduje się przy głównej ulicy na osiedlu Południe, przy ulicy, którą porusza się komunikacja miejska. Obok mamy przedszkole, mamy tutaj szkołę podstawową, ale także trzecie liceum ogólnokształcące. W przyszłości na tym osiedlu, praktycznie po drugiej stronie ulicy, będzie uruchomiony żłobek, więc tak naprawdę komfort zamieszkania w tej lokalizacji jest naprawdę bardzo duży. Wcześniej o tę działkę dopytywali wszyscy deweloperzy na terenie miasta działający, dlatego że byli zainteresowani zakupem tej nieruchomości od gminy Starachowice. Tę nieruchomość w rękach gminy przytrzymaliśmy, przekazaliśmy aportem do Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego po to, aby mogły tu powstać mieszkania na wynajem. Takich projektów będziemy realizować więcej, bo przed chwilą podpisywałem dokumenty przygotowujące przekazanie kolejnej działki budowlanej przy ulicy Leśnej do Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, gdzie także usytuujemy kolejny budynek wielorodzinny z mieszkaniami na wynajem, tak aby tych potrzeb mieszkaniowych zaspokoić jak najwięcej. O samym naborze, o wnioskach, które należy składać i kryteriach, jakie obowiązują, poproszę, żeby powiedział słów kilka mój zastępca Marcin Gołębiowski, proszę. Szanowni Państwo, jak prezydent wspomniał, do 26 kwietnia czekamy na wnioski. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Wszystkie informacje dostępne są zarówno na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, jak również bezpośrednio u pracowników zarówno działu referatu lokalowego, jak również STBS. Jeżeli chodzi o dalsze procedowanie, Komisja Mieszkaniowa będzie miała 21 dni od tego terminu końcowego na rozpatrzenie wszystkich wniosków, więc mniej więcej w trzecim tygodniu maja będą już do dyspozycji informacje od osób, które ubiegają się o tego typu lokale, czy będzie możliwość tutaj podpisania umowy najmu. No, myślę, że w połowie czerwca osoby będą mogły otrzymać klucze. Natomiast jeżeli chodzi o same kryteria, oczywiście mamy podstawowe kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe zarówno jeżeli chodzi o minimalny pułap
pułap, jak i maksymalny pułap. Kryterium dochodowe jest zróżnicowane w zależności od tego, czy to jest gospodarstwo jednoosobowe, czy już jest to gospodarstwo wieloosobowe. Na stronie internetowej bezpośrednio w załącznikach mogą Państwo też znaleźć takie symulacje, jak to wygląda w zależności od liczby członków w rodzinie. Dodatkowo oczywiście punkty otrzymują osoby, jeżeli są to osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli mają co najmniej jedno dziecko, czy też wychowankowie domów dziecka i innych placówek opieki. Więc tutaj mamy te dodatkowe punkty, które takie osoby mogą otrzymać. Natomiast po roku też będziemy weryfikować, czy dana osoba płaci podatek dochodowy tutaj w Starachowicach. Szanowni Państwo, zależy nam, prezydentowi Markowi Matrykowi, na tym, żeby tutaj w Starachowicach mogły osoby funkcjonować, zakładać swoje rodziny, posyłać te dzieci do naszych szkół, które są zagrożone bardzo blisko tego budynku. Natomiast jeżeli chodzi o czynsz, ta kwota wyjściowa, stawka wyjściowa jest to 18,50 za metr kwadratowy. My oczywiście mamy część składową czynszu, plus mamy część media. Przy takim lokalu 32-metrowym mniej więcej jest to opłata miesięczna w wysokości 750 zł, plus mamy również miejsca parkingowe. Jest 39 lokali, 39 miejsc parkingowych, z czego 3 lokale są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, więc są też oczywiście dostosowane do tego parkingi, więc kwota mniej więcej oscyluje w granicach 800 zł z miejscem parkingowym przy lokalu 32-metrowym. Przy większych lokalach oczywiście ta stawka wtedy jest większa, bo mamy wtedy tutaj większą liczbę metrów kwadratowych, natomiast lokale, największy lokal to jest około 60-62 metrów kwadratowych. I pana prezesa poprosimy o słów kilka. Szanowni Państwo, także to tak jak Państwo widzicie, lokale są już w większości wykończone. Staramy się wspólnie z wykonawcą, żeby roboty budowlane zakończyły się na koniec miesiąca kwietnia. Do końca maja potrwają procedury odbiorowe i tak jak pan prezydent Marcin powiedział, mamy nadzieję, że już od 15 czerwca przekażemy lokale do zamieszkania. Budynek już jest wyposażony we wszelkie instalacje, w tej chwili tylko czekamy na montaż stolarki drzwiowej, wewnętrznej i wykończenia drobne, takie jak listwy przypodłogowe i inne. Tutaj chciałem powiedzieć, że koszt budowy, jeśli chodzi o wkład własny gminy, nie przekroczył 1000 zł na metr kwadratowy tego lokalu, każdego z tych mieszkań. Jest to około 1 770 000 zł wkładu własnego gminy. Pozostałe środki finansowe, a wartość tej budowy wynosi w granicach 12 milionów zł. Są wszystkie pozostałe te środki to są środki zewnętrzne. Tak samo 10% z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, 35% z Funduszu Dopłat, środki z finansowego wsparcia, z finansowania zwrotnego z BGK. Te wszystkie trzy finansowania po połączeniu dają nam bardzo korzystny model, który dzięki temu ta stawka czynszowa pomimo sytuacji na rynku i sytuacji gospodarczej jest na pewno naprawdę korzystna, co dzisiaj widzimy w Urzędzie Miejskim, gdzie ustawiają się kolejki osób składających wniosek do tych lokali. Kryteria dochodowe zmieniliśmy po uwagach, które mieszkańcy przekazywali w momencie, kiedy zorganizowaliśmy nabór przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Były prośby o to, żeby te kryteria dochodowe były na niższym poziomie i dostosowaliśmy to do oczekiwań społecznych, ale myślę, że każda osoba, która będzie wynajmowała, będzie w stanie te opłaty regulować, tym bardziej jak sami zainteresowani zwracają uwagę, jeśli są w stanie regulować je na wolnym rynku za dużo wyższe kwoty, to zdecydowanie tu też będą mieli taką możliwość, a te kolejki, o których pan prezes powiedział, świadczą o tym, że zapotrzebowanie na tego typu budownictwo w naszym mieście jest ogromne i jest sens, abyśmy kolejne tego typu inwestycje w różnych częściach miasta realizowali, bo po prostu jest taka potrzeba społeczna. To znaczy, no, wnioski można składać od dzisiaj. Wnioski mamy do pobrania ze strony internetowej, jeśli chodzi o druki, bądź w Urzędzie Miejskim, czy to na BOM-ie, czy w biurze STBS-u, czy w referacie lokalowym. Wnioski myślę, że są dość proste do wypełnienia. Załącznikiem na pewno koniecznym jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2023 rok
I niestety, żeby wyliczyć też prawidłowo ten dochód, komplet deklaracji PIT komisja będzie potrzebować, ponieważ na tych zaświadczeniach ze skarbowego nie ma kompletu informacji o składkach zdrowotnych. To jest już, no może niezbyt takie trafione, ale te dokumenty trzeba załączyć. Jeśli ktoś z Państwa, osób wnioskujących, też osiąga dochód z tytułu alimentów, to musi być to też potwierdzone, czy to jest wyrok sądowy, czy dobrowolne alimenty, też komisja będzie to weryfikowała. Także oświadczenie plus jakby potwierdzenie osoby, która płaci te alimenty, bądź wyciąg z rachunku bankowego, też będziemy weryfikowali. Wnioski może składać każdy. Weryfikujemy po roku podatkowym, czyli w przyszłym roku będziemy weryfikować te osoby, które zamieszkały spoza gminy Starachowice, czy opłacają podatki w gminie Starachowice. I tutaj będziemy ten fakt weryfikowali w przyszłym roku. Starając się o lokal, może Pani jeszcze mieszkać i płacić poza Starachowicami, natomiast w momencie, kiedy już udałoby się tutaj zamieszkać, to oczekujemy, żeby każdy najemca płacił podatki w Starachowicach, bo ten program mieszkaniowy, który realizujemy na terenie miasta, właśnie na tym ma polegać, aby jak najwięcej osób ściągnąć w przyszłości do Starachowic, które szczególnie dojeżdżają do pracy do naszego miasta, a mieszkają poza Starachowicami, żeby tutaj właśnie posłały dzieci do szkół, do przedszkoli i tutaj, żeby te osoby płaciły w przyszłości podatki.